Dzień dobry kochani moi ludzie. Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Czy tak może być? Poczekajcie jeszcze lampki zapalę. Czekaj Maryłko. Dzień dobry pitulaki. Dobry wieczór. Niezapowiedziany live. Kochana, cześć Izabela. Dzień dobry. Dzień dobry Iwon. Cześć Rafałku. Cześć Gosiaczku. Karolinka. Dobry wieczór. Witajcie kochani ludzie. Cześć Darku, jak tam zdrówko? Złamanie kości stru, śródstopia. No pięknie. Kuruj się. Wiesz co? Ja wiem, że to może zabrzmi brutalnie, ale chyba lepiej, że złamane niż skręcone, prawda? Bo te skręcenia to się tak ciężko goją. Dzień dobry, Julia Jadwiga Baranowska. <grytania> Doczekałaś się. Niezapowiedziany live. Bo ja już nie będę zapowiadała więcej live'ów, bo wiecie, co jak coś mi wyskoczy, to koniec. Po prostu potem się muszę tłumaczyć. Cześć Monika. Przyszło powiadomienie. Super. O, no to YouTube. Dziękujemy, YouTube'ie. Dobry wieczór Zofka. Cześć Ania. Cześć Anna. Witam serdecznie wszystkich. Jola, Jola, Jolasia z Podlasia, dzień dobry. Pozdrowienia przesyłam z Suwalszczyzny. Kochani, ja Was od razu przepraszam, jeżeli będę dukała czytając, ponieważ jestem bez okularów. Jedne okulary zostawiłam w Southampton i, i czekam na przesłanie ich, a drugie okulary mam w pracy. <laughs> I mam tutaj jakieś okulary Jana stare, ale one są tak słabiusieńkie, że pewnie mi niewiele pomogą, także będę próbowała bez okularów. Cześć, Anula, cześć, kochanie. Dziękuję Wam wszystkim za Wasze wsparcie. No Izabela, no to jest taki ciężki czas dla Ciebie. Wiesz dokładnie, że ja dopiero co przechodziłam i przechodzę przez to samo, także rozumiem Cię bardzo. No. Czekajcie, czy ja coś. O, lepiej widzę w tych okularkach. Dobra, to ja sobie je założę. I będziemy sobie pitolić. Chwilkę, tylko wiecie, co tak, przychodzę pogadać, połączyć się z Wami, bo tak dawno tego live'a nie było, a za tydzień to chyba znowu nie będę mogła, o ile się nic nie zmieni, bo wiecie, że to wszystko to takie trochę planów, trochę spontana i nigdy nie wiem, co tam wyskoczy. Co tam u Was słychać? Dawajcie znać, kochani moi. Piątunio, ja oczywiście wróciłam z pracy, byłam z Barkiem na spacerku. Barek tutaj jest ze mną, ale, ale się odsunął, nie wiem czemu się taka alienuje. Poczekajcie, po, pokażę wam Barusia, żeby nie było, że sama live prowadzę. Cześć ludzie, witam was. was ja troszkę zmęczony po spacerku, ale, ale jestem i będę live prowadził z mamusią. No chodź do mnie tutaj, chodź do mnie, chodź, nie chcę ci się ruszyć, A bo mi tak wygodnie jak na mojej, na mojej podusi leżę. Dobra, także już wiecie, że Baryłka z nami, koty jeszcze śpią, koty w ogóle są takie jakieś, wiecie co, mieliśmy dzisiaj bardzo ładny dzień, dużo słonka, ciepło, a po obiedzie zaczęło padać tak koło 16.00. A dzisiaj zrobiłam jedno pranie, drugie pranie wywiesiłam w ogródku, bo mówię ładnie, to wszystko wyschnie i wyschło. Tyle, że przyszła niespodziewana zmiana pogody, bo miało nie padać. Rozpadało się, no i oczywiście, wiecie, wisi pranie, dobrze wypłukane. Ale jutro ma trochę wiać i ma być słonko, więc wyschnie wszystko na nowo. Wyprałam kurtki, jakieś koce, nic się im nie stanie, jak zostaną na noc. Dobra, co tam piszecie? Piesiu, jaka poza. Baruj zmęczony dzisiaj. Wiecie, jak zaczęło padać, to już zwierzaków nie ma. Jak jest ładna pogoda, to one jeszcze ganiają. Jak zaczyna padać, to zwierzaki to wszystko wyczuwają i, i nie ma zwierzaków, śpią. Też po pracy. Nareszcie odpocząć. Ciężki tydzień minął. No, właśnie, tak nie wiedziałam, czy się łączyć z wami, czy nie, ale pomyślałam sobie, że jest przyjemnie w piątek po pracy na chwilę usiąść i, i pogadać. Ja co prawda idę jutro do pracy, ale idę późno, idę na 17 do zamknięcia pubu, cokolwiek to oznacza, no ale przynajmniej nie będę musiała od rana się tak jakoś bardzo spieszyć, więc sobie spokojnie wszystko ogarnę. Bo ja cały tydzień ten chodziłam od rana od otwarcia pubu, i wiecie co, to jest po prostu. Ja już o tej godzinie to jestem trupek po prostu, ale fajnie jest usiąść i pogadać, trochę się zrelaksować. Czy wy mnie w ogóle dobrze widzicie? Bo ja mam tylko tutaj taką boczną lampkę zapaloną, światełka i lampę tą taką, wiecie, tego ringa, ale chyba dobrze widać. Co dajcie znać, czy dobrze widać i słychać? Barek super jest, no pewnie. Cześć Ania, tu, dzień dobry. Cześć Janinko, witaj kochana. Z tobą jest zawsze przyjemniej z wszystkimi pitulami. No, troszkę sobie pogadamy. Na jutro macie filmik na rano, tak się moi drodzy sprężyłam, że tak. Filmik jest na jutro, filmik jest na niedzielę, także... Proszę o pochwały. Ciężko pracowałam nad tym, żeby były filmiki na, na weekend, bo, bo czasami to się wiecie, ostatnio nie udaje. Cześć Małgosia z Witaj kochana. Bardzo dobrze widać i słychać. No, to już, to już dobrze to już, to już wiem, że jest OK. Widać dobrze, dobrze widać, słychać. Emi. Cześć Emi. Gosia, gosiaczku kochany mój, jak ja się naśmiałam, bo pamiętacie, w jednym z ostatnich vlogów wam mówiłam, że miałam problemy z internetem. No i dzwoniłam po różnych numerach, pisałam w jakichś dziwnych czatach i wszędzie były maszyny. I, i, i mówiłam wam, że myślałam, że zjem telefon w pewnym momencie. I Gosia w komentarzach mi napisała, żebym sobie obejrzała sketch. Yy, Sztura młodego yy, o rozmowach telefonicznych. Wiecie co? Ja, tam były dwie rozmowy. Jedna to była o tym, jak kobiety rozmawiają przez telefon, jak mężczyźni. Ale jest też właśnie drugi sketch odnośnie tego, jak się dzwoni gdzieś na infolinie, jak chce się załatwić coś. Mamy problem, dzwonimy do firmy. I ja Wam gorąco polecam ten sketch. Postaram się, może Wam podlinkować w którymś z filmów kolejnych. Słuchajcie, ja się tak uśmiałam, ja się popłakałam do łez. To było późno wieczorem. Jan się już położył spać, i ja siedziałam w kuchni jeszcze tam wyciągałam kuchnię, y, zwierzaki karmiłam. I włączyłam sobie ten sketch, wiecie co, zaczęłam tak rachotać, ale to tak, po, normalnie mi łzy ze śmiechu leciały i ja mówię, za chwilę zejdzie Jan z góry i mnie czymś walnie w głowę albo mnie zacznie normalnie dusić ze złości, że ja jak taka wiecie stara czarownica siedzę i się śmieję sama do siebie jak nienormalna, po prostu płakałam, płakałam, bo ten sketch to jest strzał w dziesiątkę po prostu Młody Sztur, jak ma Młody Sztur na imię, zapomniałam w tej chwili, Jerzy jest stary, a Młody, no dobra, zaraz mi pewnie przypomnicie, napiszcie, bo zapomniałam, mknęło mi, no ale uśmiałam się, no po prostu tak także obejrzyjcie, jak nie znacie, bo warto. Przeszłam horror dzwoniąc do Skaja, Także hmm, poczekajcie, bo przeskoczyło i znowu się zawiesiłam. Pitulowo Agusi i Jeniczka i Barka najlepsze miejsce. Czas się zatrzymuje. Cześć Marta, dzień dobry. Witaj Aguniu, kochana Buziaki dla Jana. Witaj Pitulowa Rodzinko. Wit, witaj. Oj, cześć Tereniu. Dzień dobry, pozdrawiam Was bardzo serdecznie kochani. Gdzie Jan? A Jan wrócił z pracy, wykąpał się i właśnie je kolację. Zmęczony, jutro idzie do pracy, więc chyba nie będzie się pokazywał. Będzie chciał, że to się pokaże. Na razie niech sobie zje spokojnie. <laughs> Aga, jesteś wielka. A to, że ja jestem wielka, to ja wiem, coraz większa, ale spokojnie. Plan jest taki. Ja wiem Małgosiu plan jest taki Jan wyjeżdża w środę do Czech, nie będzie go tydzień więc moi drodzy, ja już Wam na filmie mówiłam, tylko nie wiem czy ten film się ukazał chyba dopiero jutro będę, będę o tym mówiła w filmie detoks zaczynamy w przyszłym tygodniu, nie będę musiała stać przy garach, nic gotować, nic szykować, żadnych kolacyjek wiecie, obiadków więc zostanę sama ze zwierzakami psie i kocie jedzenie to mnie nie interesuje więc ja sobie planuję detoksik taki wiecie na soczkach może takie soczki połączone z, z Dąbrowską z Panią Doktor Dąbrowską wiecie ten pozdaniela, zobaczę na co tam mi przyjdzie chętka, ale będzie detoks i planuję cały topinambur, który rośnie pod płotem. I po prostu w tym roku to ja nie wiem, on chyba ma dwa albo trzy metry. Dwa metry to ma na pewno. Myślę, że około trzech metrów nakręcałam wam, więc będzie we filmie. I cały ten topinambur planuję przerobić na, na soczek do, do detoksu. Wszystkie liście pójdą. No i oczywiście tam wiecie, warzywka, owoce. Będzie dobrze. Jasia z Podlasia. Cieszymy się z filmików. Oglądam z tureczką. <śmum> Pozdrawiam dziewczynki bardzo, ale to bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Karolina Karolina. Cześć kochana, szturwy miata. No tak, Małgoniu. <śmum> Wiecie co ja ogólnie? To nie, nie za bardzo lubię kabarety. Ale to wynika z tego, że u mnie w rodzinnym domu kabarety leciały non-stop. W czasie stanu wojennego mama się zajmowała polityką, i tych kabaretów było bardzo dużo. I ja jako dziecko nie rozumiałam, nie lubiłam, i, i, i wiecie, czułam się w jakiś tam sposób odosobniona, bo wszyscy sta, wszystkie staruchy siedzieli, oglądali i płakali ze śmiechu, a ja nie rozumiałam jako dziesięciolatka. I taki, jaki został uraz w głowie do tego tonu z kabaretów, bo wiecie, jak są te wszystkie sketcze, to jest charakterystyczny ton mówienia, i jak ja to słyszę, to tak nie, nie bardzo to lubię, ale czasami, jak mi ktoś podeśle, to, to zajrzę. No, faktycznie są fajne nieraz te kabarety sketcze, i, i można się powiedzieć, Maciej, no właśnie, wyszło mi z głowy zupełnie. No, ale ten y, sketch Macieja z, y, z rozmową, z dzwonieniem na linię, na infolinię, to mnie po prostu rozłożą na łopatki. Także, Gosiaczku, dziękuję ci bardzo. Mało tego, powiem Wam, że śmiałam się, ja obejrzałam ten sketch dwa razy, dwa razy się tak samo cieszyłam, jak to się mówi, jak gupi do sera, a potem jeszcze rano wyszłam z barkiem, byłam nad stawem i nad tym stawem, jak mi się przypomniało, to zaczęłam dokładnie tak samo rechotać, także tak mi humor poprawiłaś, tak się obśmiałam, po prostu cała prawda, ale wiecie co, z jednej strony to jest śmieszne, ale jak coś nam się stanie, coś się popsuje czy coś potrzebujemy za załatwić, czy chociażby głupią zmianę danych o której Maciej mówi, to nie jest śmieszne jak się dzwoni, naprawdę yy, idzie się wściec, zjeść telefon, rozbić telefon o ścianę, no po prostu jest to no to nie jest śmieszne w takiej sytuacji. Dobra. Muszę cofnąć komentarza. Maciej, 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 tu mi wszyscy. Cześć, Ejpi, dzień dobry. Pozdrawiam Jana. Ja nie, nie o tej wielkości. Małgoniu, no wiem, przecież wiesz, że ja sobie Bekę zawsze robię. Trzeba trochę, nie można na poważnie. Weekend w końcu nie. Witam serdecznie. Oczywiście nie będę Wam mówiła, że, że większość pożaruję, ja, no ale to z mojego wyboru, bo mu zostawiłam, żeby miał po pracy, ale ja też zjadłam. Przyznaję się, że pojadłam zupki. No, bardzo dobra była. Naprawdę była przepyszna. Kurczę, jakoś mi ten czat dzisiaj dziwnie przeskakuje i nie mogę ustawić tak, jakbym chciała. O, tu jakaś. Nie no, poczekajcie, bo bardzo mi się to nie podoba. O, troszkę spóźniona jestem, ale przywieźliśmy z synem i synową dwa i pół metra drzewa. Ledwo żyję. Pozdrawiam wszystkich piculaczków serdecznie z Kaszub, Aguniu to Maciej Sztur. Cześć Ola, cześć kochana. No to przynajmniej ciepło będzie w domku, co? A grzejecie już, jak tam u Was? Bo u nas, ciepło u nas, fajna pogoda. I jeszcze ma być przyszły tydzień, fajny, ciepły, ale deszczowy. Yy, Anula, ty mi pisałaś w komentarzach, dziękuję bardzo, żeby te słoneczniki przenieść do domu. No i tak się zastanawiam, te małe, to może jeszcze by dało radę, ale tego największego. Myślicie, że zakwitną? Jak je przeniosę do domu? Może i tak, jakby miały ciepło. Nigdy tak nie robiła. może to jest dobry pomysł, bo wiecie, one tu już, one nawet jak, jak ten największy, bo ten największy już ma płatki żółte, nawet jak on zacznie pękać, rozkwitać, to on nie urośnie, bo to już, to, to jest za ciemno, wiecie, no pomimo tego, że jest ciepło, no to już nie jest pora na to, żeby rozkwitały, ale ten pomysł z przeniesieniem do domu... To, to jest całkiem dobry. Ja na to nie wpadłam. Wy zawsze macie jakieś genialne pomysły. Cze, cze, cześć, Ewelin Price. Cześć, kochana. Dzień dobry. Bardzo mi ten czas dzisiaj jakoś dziwnie przeskakuje, że po prostu nie mogę stanąć na tym miejscu, w którym chcę. Etam Detoks. Ja właśnie jem drożdżówkę z jabłkami własnoręcznie upieczono. No ale ja muszę zrobić, bo mam potrzebę taką, bo się nie za bardzo czuję. Za słaba jestem, a zawsze po detoksie to ja mam tyle pomysłów, tyle siły i tyle energii. Zawsze ćwiczyć zaczynam, wiecie, parę dni sobie zrobię, zobaczę, ile wytrzymam. Będę sama, to jest fajna y, okazja, żeby, żeby go zrobić, a poza tym organizm się odwdzięczy później za to. <noise> Przez tydzień zjesz wszystko, co w ogródku. <noise> tak, bo malinki przerobię. Zobaczę, co tam jeszcze, jakie listeczki znajdę. To, to wszystko przerobię na, na soki. Oczywiście, jakąś kapustę, buraki, jakieś jabłka. Zobaczę, co tam, co tam mi się uda kupić. Szpinak, nie szpinak. Wszystko pójdzie, wszystko. Może niech Jan nie wyjeżdża, bo znikniesz na ekranie. <noise> Nie no nie zniknę. A czemu mam zniknąć? Będę miała więcej czasu. No. Może nie za, za dużo więcej, bo do pracy wiadomo, że będę chodzić, ale nie, no co wy? Jak zniknę, to wam. Po... Jak będę miała zamiar zniknąć, to powiem. <laughs> Witam serdecznie, ale jestem spóźniona, ale wina mojego psinki. Pozdrawiam wszystkich no myśmy niedawno, ile, 18 minut no to niedaleko nie, 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 nie zaczęliśmy jakoś wcześniej bardzo no wiecie, ja wróciłam z pracy, poszłam z Barkiem chwilę z Janem porozmawiałam posiedzieliśmy moment i ja mówię, dobra połączę się z pitulakami, kiedy był live ostatni, no już dawno nie było, prawda kocham obu panów szturów <grym> Klasyka, prawda? A jak tam w ogóle Jerzy Sztur? bo Turbon tak ciężko chorował? On chyba wyszedł z tej choroby, prawda? No teraz tak smutno, bo, bo pieczka zmarł. Franciszek pieczka, bardzo mi się przykro zrobiło, jak zobaczyłam, no ale no, to już taki wiek, naprawdę. Godny, bardzo ładnego wieku dożył. No przykro, przykro, bo człowiek tak zawsze będzie tych aktorów kojarzył z, z czterech pancernych, prawda? Czy, czy znaczy Franciszka Pieczkę, czy Janusza Gajosa, a wiadomo, że Jerzyszur, no to nasza nieśmiertelna seksmisja ponadczasowa. Nawet Jan zna seksmisję, ale uwierzcie mi że jakbyście zobaczyli seksmisję w Czechach, czy, czy ogólnie w czeskim hmm, wydaniu, to byście umarli ze śmiechu, bo Czesi do wszystkich filmów robią, do wszystkich obcojęzycznych filmów robią dubbing. Jakbyście usłyszeli Jerzego Sztura mówiącego po czesku, no to to jest komedia razy dwa, bo nie dość, że seksmisja doprowadza do, do płaczu. Do, to jeszcze po czesku. To jest dopiero challenge. No, ale, ale Czesi też seks, seksmisje znają. Także fajnie, przyjemnie. Kabaret Olgi Lipińskiej. O ta, oj, tak. Tak, tak, to wszystko było. To, to, to Sene To były inne czasy, inne klimaty. No, pamiętam, że właśnie leci kabarecik, tak? To, to było w domu na porządku dziennym i nocnym i, i zawsze się oglądało. Hej, hej, ja wielbię poniedzielskiego nieodmiennie od lat. No, dokładnie, na, klasyk, prawda? To pinambur, to. To odchmie, Dobra, nie, nie wiem, co tutaj jest napisane. W każdym razie chodzi o to, że najcenniejsze są byliny z tej rośliny. Tak, tak, ale ja nie wyrywam, ja zostawiam. Ja zawsze mówię, że to pinambuł nam może kiedyś uratować czasy, kiedy nie będzie nic w sklepach, więc mamy pełno tych korzeni w ziemi. One się rozrastają bardzo. Mamy bardzo dużo tych ziemniaków, bylin ale no wiecie, przychodzi listopad i ten topinambur, te liście tak obsychają, robią się takie nieładne i szkoda tego, ja zawsze suszę dla, dla zwierzaków, czy dla siebie nawet do herbatek, ale tego mam tyle, że po prostu szkoda patrzeć, żeby to wszystko wiecie się zmarnowało, więc yy, już teraz to po prostu przerobię na soki i super, bardzo fajne zielone liście na soki, wiecie co ile ja tego mam, ogromna ilość i zauważyłam, że co roku jest tego coraz więcej i coraz wyższy ten topinambur rośnie, w tej chwili zaczął kwitnąć, ma takie fajne żółciutkie kwiatuszki, takie miniaturki słonecznikowe, no i, i to wszystko zostanie ścięte, zasuszę kwiatuszki do herbatek, liście pójdą do yy, też do suszenia i, znaczy mam już część ususzoną, jeszcze mam z tamtego roku, no, ale właśnie chcę na soki to wykorzystać, barkowi do jedzenia również. <laughs> Aga, pamiętam twój detoks wcześniejszy, uważaj na siebie, bo wtedy skończyłaś jako czarownica, taka zielona. Tak, bo ja wtedy się powygłupiać trochę chciałam, miałam taką fazę. Ten detoks był bardzo ciężki, bo on trwał 10 dni i naprawdę go zrobiłam od A do Z w całości, tak jak planowałam, trzymałam się całego planu w 100% i go zrealizowałam, ale powiem Wam, że wytrwać 10 dni na samych sokach to jest challenge. Było bardzo ciężko, ale ja nie robiłam tego detoksu sama, bo jeszcze jedna psia tutaj z Anglii ze mną ten detoks robiła, sąsiadka taka moja. Ciężko, strasznie, pierwszy, drugi, trzeci dzień, to jeszcze tak w miarę, ale 10 dni wytrwać, za to powiem Wam, no wiadomo, że tam... Z... Spada to i tamto, bo to wiecie, jak się nie je niczego konkretnego, tylko pije soki, to, to wiadomo, że i woda schodzi, i toksymy, wszystko, ale później są efekty. Nie choruje się... Nie bolą stawy, nic nie strzyka, człowiek nie chodzi zmęczony, nie jest się śpiącym i wbrew pozorom. Znaczy, wiadomo, że nie można się tak odżywiać, ale te 5, 7 czy 10 dni to naprawdę daje dobre efekty. I się nie choruje. Poczekajcie, no ja Wam pokażę barka. Zobaczcie. No co, no co leżę sobie i słucham was. Mamusiu. Kontynuuję, nie będę wam przeszkadzał. Ja tylko się odezwę, jak coś będzie nie tak. Ale widzę, że wszystko przebiega w jak największym porządku. To sobie będę dalej tak leżał. A no, widzicie, kontroluję. Dobra, jedziemy dalej. Takie czasy, że gadamy z automatami. No smutne czasy. Powiem wam, że ja patrzę na to z przerażeniem, z przerażeniem, bo, bo to co przeżyłam przy kontakcie, przy usiłowaniu zrealizowania kontaktu ze skajem, to naprawdę nie było fajne. Wkurzałam się, straciłam bardzo dużo czasu. Nie połączyłam się z żadnym człowiekiem. Nie było fajne, naprawdę to nie było fajne. No ale dobra, internet działa. Zobaczymy, co tam dalej <laughs> się urodzi, gdzie znowu będę musiała dzwonić i co załatwić. Nie jest to fajne, doprowadza mnie to do szewskiej pasji. A wiecie, co mnie najbardziej wkurza w tych infoliniach, że się dzwoni w jakimś konkretnym celu. I nie można z nikim porozmawiać, ale za to, jak już się człowiek połączy, to oni przedstawiają całą ofertę, jaką mają, wszystko po kolei, co mnie obchodzi oferta, ja chcę załatwić swoją sprawę, dzwonię i chcę raz dwa powiedzieć, o co chodzi, co się dzieje. Chcę, chcę po prostu się komunikować z ludźmi, a nie z maszynami. Ja, ja normalnie. Yy, Wiecie co, jak ja bym była młodsza, jak ja bym taki telefon, to znaczy nie telefon, tylko taki problem miała 10 lat temu, to ja bym na pewno ten telefon o, o, o ścianę po prostu rzuciła, zjadła czy cokolwiek. Bo to po prostu nasze nerwy i nasza psychika są wystawiane w takich sytuacjach na taką próbę. Przepraszam, ja już się nauczyłam, że jeżeli mam gdzieś dzwonić w takiej sprawie, cokolwiek załatwiać, to już nie robię tego na przykład w czasie pracy. Jak mam tam chwilę wolną, czy w domu, jak mam na przykład 15 minut wolnego, już wiem, że to nie ma najmniejszego sensu, tylko po prostu nastawiam się psychicznie, że wstaję rano i zaczynam dzwonić. I na przykład, jak wiem, że mam 3 czy 4 godziny czasu, to wtedy mogę zadzwonić, a nie jak mam 3 czy 4 minuty, czy nie wiem, czy godzinę nawet. Godzina to też jest za mało. No. Okropne czasy, ja ich nie rozumiem, nie chcę, żeby tak było, nie akceptuję tego, no ale nie ma wyboru, prawda? Cześć, Magdalena Baranowska-Molenda, witam, pozdrawiam, trzymaj się cieplutko. Jak tam grzybki wysuszone? No pięknie wysuszone. Wiecie, ja mam jeszcze zapas z ubiegłego roku, ale teraz tych grzybków suszonych, to nam więcej schodzi, bo... Używamy wolnowaru bardzo regularnie. Naprawdę garnek jest fantastyczny. Polecam Wam. Już nawet Jan się przekonał, który, znaczy, może nie to, że był sceptyczny na początku, tylko tak jakoś do niego to nie trafiało, ale raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, dwudziesty, spróbował. Jedzenia z Wolnowaru i się przekonał, i powiem Wam, że sam teraz potrafi yy, zamiast, wiecie, do piekarnika wrzucać czy obsmarzać coś tam na patelni, wrzuca do Wolnowaru i się niczym nie przejmuje i po prostu potem zajada z apetytem. Wolnowar. Ja też na początku nie wiedziałam, to znaczy tak, no, wiedziałam, że się gotuje takie potrawy, takie, takie ale tak nie bardzo miałam przekonanie do tego, czy kupować, czy nie kupować, czy warto, czy nie warto, ale im dłużej ten wolnowar jest i im więcej potraw nim robimy, tym bardziej po prostu się z tego cieszymy. Ciągle, ciągle się z niego cieszymy i używamy regularnie i uwierzcie mi, że naprawdę jedzenie z wolnowaru mm, ma inny smak. Ja na przykład mojej psiapsi jednej yy, mówiłam, że zrobiliśmy w wolnowarze... Yy, Kurczaka z grzybami. pokazywałam Wam tę potrawę, potem zalaliśmy śmietaną. No ja mówię, Boże, jakie to pyszne by wyszło. Ona mówi, no ja też tak robię, wrzucam do gara, wstawiam na gaz i gotuję, też pyszne wychodzi, nie potrzebuję gara. A ja mówię, słuchaj, ale wiesz, co to jedzenie z wolnowaru inaczej smakuje, bo jest inny proces obróbki i jest inny smak. Ale tam jej niepotrzebny. Ja nikogo nie zmuszam do tego, tylko wam mówię, tak yy, sygnalizuję, że to jedzenie z wolnowaru jest po prostu. Yy, ja nie wiem, jak to określić, jakiego słowa użyć. Yy, bardziej soczyste, bardziej kruche jednocześnie, a z drugiej strony yy, jest lżejsze. Bo jak smażymy, no to wiadomo, że ten proces obróbki cieplnej powoduje, że to jedzenie później jak zjemy, no to jest nam nieraz ciężko, no co tutaj dużo mówić. Natomiast wolnowarze nie ma tego obsmażania, jeżeli wrzucamy bezpośrednio do wolnowaru, bo też nam się zdarza, że wcześniej obsmażymy, ale generalnie wolnowar daje inny smak, jest inny proces, ten termiczny. I po prostu smakuje czy to mięso, czy warzywa, cokolwiek się wrzuci, czy nawet owoce, wszystko smakuje inaczej. Także polecam Wam raz jeszcze. Właśnie przeleciały samoloty wojskowe, przyleciały samoloty wojskowe na Ukrainę. huh, że nie wiadomo, co się dzieje. Już się przyzwyczaiłam. Można się do czegoś takiego przyzwyczaić. No, współczuję współczuję, bo to na pewno jest bardzo mocno stresujące. No. Jutro do pracy czy na grzyby? Małgoniu, ja bym sobie bardzo życzyła na grzyby, ale nie mogę, bo do pracy. Co prawda idę Późno na popołudnie, już mówiłam dzisiaj, ale do zamknięcia pubu jestem, ale po prostu no, no niestety dom też jest do ogarniania, a jak ja sobie tak pojadę na grzyby rano, później wpadnę do domu i jeszcze coś tam w domu będę robiła i później do pracy, nie dam rady. Wiecie, tygodniu tak pracuję właśnie w soboty. Chociaż za tydzień w sobotę idę na 11 i, i, i wychodzę wcześniej, ale ostatnio tak miałam sobotę za sobotą, że do zamknięcia pubu, Tu wracam tak umordowana, bo naprawdę w soboty trochę i no jestem zmęczona, także nie chcę tak od. Wiadomo, że zawsze coś tam porobię, ale no nie. nie, nie 5 lat temu, czy, czy 10, to bym jeszcze dała radę, tak sobie jechać na rano do, do lasu, potem coś tam porobić i jeszcze do pracy. Teraz już nie dam rady. Chociaż bardzo bym sobie życzyła. No, zobaczę, czy będę miała dalej tak te soboty, bo w ogóle mam teraz niedzielę wolną, za tydzień mam niedzielę wolną, chyba za dwa tygodnie też, także tak nie jest źle. Na szczęście tych wieczorów takich późnych. Do zamknięcia pubu, to mam jak na razie tylko raz w tygodniu, także nie mam co narzekać. Zawiesiło się u mnie, musiałam wyjść i znowu wejść. No i mam nadzieję, że teraz dobrze wiesz. Jeżeli komuś właśnie tak się zrobi, że się zawiesi, to po prostu wyjdźcie z YouTube'a i wejdźcie z powrotem na, na live. U nas ciepło, a to fajnie. To no fajnie. Jeszcze takie ostatnie ciepłe promyki, słoneczka, prawda? Przyjemnie. Ale jak dniało było, nie? Już się robi ciemnica. Jutro zapraszam Was na filmik. Tam jest troszeczkę nad stawem, troszeczkę w pitulowie, a potem ta siedzę i pitole do Was z pitulowa, z mojego tronu przy stole, wśród kwiatuszków. Ale już dużo takich filmów nie będzie. To już jeden z ostatnich, bo wiecie, no... U nas jest na razie ciepło, ale jak przyjdzie angielska aura, no to koniec nagrywania z Pitulowa. Yy, tak jak mówiłam, chyba jutro i pojutrze, albo tylko jutro, nie wiem, bo ta pogoda się zmienia, yy, co się wchodzi w prognozę pogody, to jest inaczej, ale generalnie to chyba przyszły tydzień będzie bardzo deszczowy i taki, taki, taki bardzo angielski, także nie wiem, czy jeszcze nam się uda, chociaż wiecie, ja zawsze tak mówię, mówię, prognoza pogaduj, pokazuje, a potem i tak co innego Wychodzi w praniu, także zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jeszcze się uda trochę posiedzieć i pogadać w pitulowie. Poniedziałek ma być 21 stopni, wzięłam urlop. Cudownie. Fajnie, no to tak jeszcze cieplutko, nie? Dobry wieczór Aguniu, my już grzejemy, bo jednak zimno. Uuu, no proszę. My czasem wieczorem włączamy, jak Jan wraca z pracy, albo jak pada, jak pada bo jak nie pada, to, to, to nie włączamy ogrzewania. Ja wręcz mam otwarte cały czas drzwi w kuchni dla zwierzaków. Jeszcze nie ma potrzeby, jeszcze nie jest tak, żeby, żeby grzać. Ale to już myślę to, to już są ostatnie takie, takie chwile także zacznie się niebawem. Ja już przepalam na wieczór, ciepłolubna jestem bardzo. U nas ciepło nawet dzisiaj padało, ale 18 stopni. To jeszcze grzybki będą, nie? Cześć Marlena Wereda, dzień dobry. Cześć Steniak, cześć kochana. Super kubek masz, Aguś. O, to przecież znacie już ten kubeczek, to z Czech. Z takiej domowej wytwórni glinianych Kubeczków, garnków, miseczek, miseczuszek, tacek, i nawet kible robią takie malowane, umywalki, wszystko. Jak ja tam weszłam, to po prostu oszalałam, bo ja od razu zobaczyłam dom naszej przyszłości cały w tych wszystkich cudownych, wypalanych naczyniach, meblach, bo tam było wszystko cała, cały ten dom bo to taka prywatna wytwórnia rodzinna. Ponad chyba 100 lat już wypalają te naczynia i wszystko było w ten deseń. Kochani moi, oszalałam. Ja bym po prostu cały ten dom zapakowała do walizki i zabrała ze sobą znikniesz bo schudniesz, oj tam Małgoniu mnie to nie grozi, ja nawet jak schudnę 10 kilo to za miesiąc przytyję 10, u mnie 10 kilo w te czy we w te to, to wiesz, to, to nie gra roli ale y, muszę zrobić detoks, bo y, tak mi ładnie z tym keto szło, ładnie wychudłam, a potem po śmierci taty to nie miałam siły, w ogóle przestałam dbać i wiecie, już czuję, że mi się ciąża robi a ja moją ciążę toleruję tylko do pewnego momentu. Yy, jak zaczynam już za bardzo odstawać <grywa> i już mi się robi 15 miesiąc, to wtedy po prostu już nie ma takiej opcji, żeby tak funkcjonować dalej, bo się bardzo źle czuję i, i, i po prostu muszę. A poza tym, no to jest fajna okazja, nie? Jan pojedzie, to ja sobie będę robić soczki. Będziemy nagrywać. <grywa> Łapki, łapki, kochani, kto nie dał? Pani kocha, pilny łapek, dobra. Dzisiaj jesteś naczelna łapka nasza. Chodziło o detoks. No, będzie, będzie. Nie zniknę, nie zniknę, pereniu. To mi nie grozi. Ja po mojej mamie wszystko odziedziczyłam. Moja mama była mała, okrągła kuleczka, bo tata to się trzymał dobrze. Tata jak trochę tam brzuszka złapał, to zawsze mówił, że przestaje jeść kolację i od razu mu brzuch spada. A ja to, to, ja, ja, ja to muszę przestać w ogóle jej, żeby mi brzuch spadał, bo ja to tyję nawet od wody. Kochani, kochani, nad jeziorem w Dzyckim była przecudna pogoda. Słonko, cieplutko, cudne lasy, grzybki, no i to jezioro. Zazdraszczam jak nie wiem co. Super on był aktor gustlik. No, to już historia, prawda? Już się poprawiłam i jest łapka, tak? Ewa Wicens, witaj, witaj Ewunia. Łapki, kochani. O, tu wszyscy łapek pilnują. A ile jest łapek? 58. Kochani moi, to bardzo proszę was o łapki. Ale wiecie co, w ogóle jest 94 osoby, a ja nie zapowiadałam live'a. Czyli wy zamiast się relaksować, czytać książki, yy, ćwiczyć, nie wiem co robić, to wy siedzicie w internecie? <śmiech> Dobra. <śmiech> Każdy spędza czas tak jak lubi. A co ja robię w internecie w piątek, zamiast tutaj Barusia drapać? A może w internecie można obejrzeć seksmisję po czesku, ciekawe. No, nie wiem, nie wiem, ale <grym> powtarzam was, raz, raz, Wam raz jeszcze challenge. <grym> no, ale fajnie, że znają seksmisję. Czesi, nie wiem, czy na Słowacji też była puszczona, ale pewnie jak Czesi znają, to i Słowacy tak samo. Oj, Adaś strzelec, cześć, oj, jak cię dawno nie widziałam. Wita Jagulinka, czochranka dla Barusia i Kotków i dużo zdrowia dla ciebie, Jana. Wzajemnie, Adaś, dużo, dużo zdrówka i dobrej energii. Kabarety są zabawne. Janusz, Janusz Gajos, też poważnie chory. Pochodzi z mojego miasta. Ojejkuś, nic nie wiem, co się tam u niego dzieje. No też już. Janusz Gajos to tak w wieku moich rodziców, także też już po osiemdziesiątce będzie, prawda? Och, smutne informacje. Styl w lokanety. Witaj serdecznie, dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Gajos też super aktor. No to po prostu sztos. Kocham pana, panie sułku, Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski. Uwielbiałam zawsze jak wracałam ze szkoły o 13 włączałam i słuchałam. Po prostu no nie do odtworzenia. Tak jak powiedziałam, to se ne O jej Kuciak mi przeskoczyło teraz. Poczekajcie, dajcie, dajcie mi chwilkę. Dajcie mi chwilkę, bo cały czat przeskoczył. I, i, gdzie wy jesteście? Ludzie kochani. Tu mam coś o wolnowarze, O, 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 o. Jak zwykle, jak zwykle. O, 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 dobra, jestem. Nie jest źle. Kochani, w miarę szybko idzie. No tak, baryłka poczekajcie. Muszę Wam szefa pokazać. Baryłeczko, i zobaczcie ten ogonek. Baryłeczko, Baryłeczko. No, co się czepiasz? Przecież widzisz, że odpoczywam. Brzeszko, mój kochany. Tiririri. Skończymy live, a, to pójdziemy na spacerek. No to weź się streszczaj, bo widzisz, że czekam. Dobra, jedziemy z czatem. Dobrze. Pozdrawiam serdecznie z Hanower i przepraszam, że tak późno. No weź się nie wygłupia je wunia. Przecież to było niezapowiedziane. Dobra. Halinka, cześć kochana, u nas ostatnio cudna pogoda, prawdziwa polska złota jesień, czyli wszędzie piękna jesień, łapcie energię, bo wiecie, ja mam nadzieję, że to teraz nam nie wymyślam jakiegoś lockdownu, co? <grytanie> to by było dopiero, nie no już chyba nam to nie grozi. Detoks jest superaga, będzie, będzie na 100%. Gajosa, kabaretowe występy to pierwsza klasa humoru. No, mówię, no to jest kla, klasyka nasza, prawda? <grywa> Aguj, zmieniam temat i zawsze myślę, jak ty nie boisz się sama chodzić po lesie. A ty widziałaś kiedyś czarownicę, która się boi po lesie chodzić? No, nie, 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 ja się nie boję w ogóle. No wiecie, bo wy to mnie znacie tylko z jednej strony. <laughs> Możecie się domyślać tej, tej mojej drugiej. <laughs> Witaj, Jakuś kochana, pięknie, grzybki. Miałaś u nas w Szprotawie jest dużo podgrzybków. Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia. I również Jana pozdrawiam. Dziękujemy, pozdrawiamy. No wiecie, my byśmy pojechali jeszcze do lasu, tylko jesteśmy tak ograniczeni czasowo. Praca, dom, zwierzaki. Ja nie wiem, kiedy żeśmy więcej jeździli, a w tej chwili to po prostu nie możemy się ogarnąć, bo tak. Jak on ma wolny, to ja pracuję i odwrotnie, a jak mamy oboje wolne, to pada albo coś nam wypadnie. Straszne. Po prostu ja mam nadzieję, że to się zmieni. Bo bardzo mnie to męczy. Anna Beata. Dobry wieczór. Aguś, miło cię słyszeć i ci widzieć. Cześć kochana. Dobry wieczór. Zaczynamy weekend. W Niemczech grzybobranie niesamowite. Komedie polskie najlepsze. trylogia Pawlaków. <grym> uwielbiam seksmisja miś, rozmowy kontrolowane jak ro, jak, yy, jak, yy, jak rozpętałem, bo tu napisałeś jak rozczarowałem jak, rozpa, jak rozpętałem drugą wojnę światową, Wabank, ck dezerterzy, killer no cudne, nie lubię poniedziałku, rejs tak, cudowne polskie filmy tak pełno grzybów w lesie Sezon, sezon, jest, w tym roku jest bardzo dużo grzybów, jagód. Widzę też, że jest bardzo dużo głogu, dzikiej róży. Super, naprawdę dobry rok. Pomimo tego, że u nas taka susza była, prawda? Agnieszka, ale z grzybków to przesadziłem, a ja jesienią w domu ze skręconą kostką, a mam ochotę na grzybobranie. Wow! To ja ci życzę szybkiego powrotu do zdrowia. No, to nie nadwyrężaj nogi, bo jak jest skręcona, no to się będzie bardzo długo goiła. Mm a ja ciągle mam dylemat wolnowar czy szybkowar, a nula wiesz co, wiem, że są takie gary z tymi obiema funkcjami to może pomyśl o tym bo ja Ci powiem, że ja mmm, szybkowar też lubię to znaczy lubię, mój tata zawsze gotował szybkowarze, jak żeśmy wyjeżdżali siedzieliśmy nad jeziorem tygodniami no to wiadomo, że szybkowar był bardzo fajną opcją do gotowania Barek przestał mnie zaczepiać cały czas mnie tutaj tryka nogą, wiecie o co chodzi Musia chodzić, nie? Poczekaj, bo ja gadałam z ludźmi. I tata, ja jestem przyzwyczajona do, do szybkowaru, ale jeśli chodzi o walory smakowe, to chyba wy, wybieram y, wolnowar, zdecydowanie. No, a szybkowar, no to jak sama nazwa wskazuje, tak? Poszukaj sobie, bo wiem, że na pewno są gary, które mają obie te opcje, tylko nie wiem, czy do końca to, bo wiesz. To tak się mówi, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Także też się dobrze zastanów. Poczytaj sobie opinie w internecie, chyba że masz po pierwsze kasę, po drugie dużo miejsca, i po trzecie lubisz zmieniać, uczyć się nowych rzeczy, nowych funkcji, czytać. Bo wiesz, opanowanie wolnowaru, przynajmniej tego, co ja mam to też nie jest taki hop bo tam jest cyfrowy wyświetlacz, milion różnych opcji ja też do końca nie wiem, co jak działa, tak trochę yy, czasami to wstawiam, jak to się mówi, na pałę, bo, bo nie wiem, co jak ustawić, ale wiesz tak, no yy, wiecie, mówię do jednej osoby, bo napisała taki na czacie tak o, o wolnowarze ale wy wszyscy słuchacie więc wiecie wiecie o co chodzi jest bardzo dużo tych opcji ale nie trzeba wszystkiego czytać studiować naprawdę tam są takie możliwości że można na piechotę sobie swój program ustawić bo są programy takie automatyczne że tam wiecie trzeba by się wczyty, wczytywać w instrukcję a ja zawsze mówię tak Instrukcję to wyciągam na samym końcu. Mam taką zasadę, że jak wszystko zawodzi, to zaczynam myśleć. A jak to zawodzi, to dopiero wyciągam instrukcję. Także wolnowar jest bardzo fajny, bo go obsługuję bez instrukcji. Nie musiałam jej wyciągać i studiować, chociaż pewnie kiedyś wyjmę, bo tam jest mnóstwo dodatkowych funkcji, których ja w ogóle nie używam. Które na chwilę obecną są mi niepotrzebne, ale pewnie warto by było przestudiować, bo wiecie, on ma takie funkcje, że na przykład załóżmy, jedziemy z Janem na grzeby i wiemy, że wrócimy około 15.00. No to Wolnowar się włączy o 14.00 i przygrzeje jedzenie. I wchodzimy do domu i jedzenie jest przygrzane, tak. No i takie, takie różne funkcje są, ale na razie to, to, czego my używamy, to nam wystarcza i nie potrzebujemy instrukcji obsługi. Także kochana, jak Ty lubisz się bawić nowym sprzętem, instrukcjami, tymi wszystkimi guziczkami. No to polecam, polecam wolnowar, a szybkowar to nie wiem, bo nie używałam. Wszystkie szybkowary, których ja używałam, czy mój tata używał, to były takie te zwykłe szybkowary, gdzie się stawiało garnek, nakładało się pokrywę, przekręcało i, i tyle, i, 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 i szybkowar działał, działał, gotował szybko. Potem się tylko tę uszczelkę odkręcało, żeby para wyszła. No i, i, i tyle, i, i parę minut i jedzenie było gotowe. Dobra, bo się rozgadałam. Ojej, a u mnie dzisiaj był sos grzybowy do ziemniaczków. Uwielbiam. <laughs> Żona dla Australijczyka, poranek kojota. Mam taki wolnowa, robiłam karkówkę w kapuście, poparzyłam. Po, podpatrzyłam u Was. Mam nadzieję, że wyszła Ci dobra. Gdzie nasi panowie, Darek, Adam, poskręcam całe te nóżki. No, naprawdę, chłopaki, kurujcie się i wracajcie do sił, do zdrowia, do pełnej kondycji. Aż smutno się czyta, prawda? Jak chłopaki tacy. Tacy powykręcani, połamani. No przykre bardzo. Łamanie śródstopia. No. no to potrwa, potrwa. A potem to Ci jeszcze pewnie będzie bolało niestety. No co zrobić? No, no co? No trzeba się kurować. Ja nie posiadam wolnowaru ani szybkowaru, ale gotuję w garnku żeliwnym i potrawy wychodzą pyszne. Oj, nie mam takiego garnka, ale wierzę, że są dobre. Znaczy, my mamy żeliwny kociołek. Kurczę, właśnie przypomniało mi się o kociołku. Może nam się uda jeszcze w tym roku zrobić yy, kociołek nad ogniskiem. Mm, to dopiero smakolada. Dobra, bo zaczynamy o jedzeniu rozmawiać, robi się niebezpiecznie, kochani. 50 minut. Już nie zaczynamy żadnego nowego tematu. Doczytam komentarze i kończymy, bo miało być tak sobie planowałam pół godziny, 40 minut, no ale się nie da. I on od razu mówi: "Jakie pół godziny, jakie 40 minut, zapomnij." Cześć Gabrysiu, dzień dobry, dobry wieczór. Ściska mocno naszą pszczółkę pracowitą. Bigosik w slow cookerze miodzio. Gotowałem wczoraj i owe, o wiele mniej roboty i mniej mycia garów, a ja jestem leniwy. A tymczasem stuk po kubeczkiem z whisky, z miodem i cytrynką, gdyż nie czuję się w stu procentach. Dobra, ja wszystko rozumiem. Yy, bigos, okej, okay, rozumiem, ale to, że jesteś leniwy, rozumiem, ale whisky z miodem. Hmm, napowiem no ci, że jak stara jestem, tak nawet nie słyszałam nigdy i nawet nie pomyślałam o tym, żeby pić whisky z miodem. Ale w sumie, no tak, bo my to zawsze żeśmy pili albo bimber, albo spirytus z miodem. Dobra, Łukasz, zwracam honor. Myślę, że to jest bardzo właściwa kuracja i że szybko staniesz na nogach, czego ci bardzo serdecznie z całego serca życzę. Co ty? Za ciepło ci Barek się ewakuuje z sofy. Także, Łukasz, dużo zdrówka dla ciebie. Nie potrafię się zdecydować. Aniu, no to mówię, kup taki gar, który ma obie opcje i będziesz spokojna. Ale jeśli miałabym się skłaniać ku jakiemuś konkretnemu, to wybieram Wolnowar, bo oba garnki znam. Jeżeli nie masz czasu, to kup szybkowar. A jeżeli jesteś cierpliwa, masz czas i doceniasz smak potraw, taki wiesz, ten głęboki smak, to Wolnowar, bo naprawdę wszystko inaczej z Wolnowaru smakuje. Jest inny proces obróbki, już mówiłam, nie będę się powtarzała. No. Jak jesteś cierpliwa, masz czas, umiesz planować, to kupuj wolnowar. Ale polecam Ci ten oryginalny krok pota, bo już Wam mówiłam, że ten, który mamy to jest nasz trzeci wolnowar. I to jest właśnie krok pota wolnowar i to jest najlepszy wolnowar na świecie. Miałam jakieś inne, takie na Klimtargu kupione i one się wszystkie, one wszystkie były działały przez chwilę, a potem były same problemy z nimi. Nie polecam. Natomiast wolnowar już chyba jest ponad roku u nas, z półtora roku, który jest używany regularnie, przynajmniej jeden, dwa razy w tygodniu, jesteśmy zachwyceni. O, Gabrysia przyszła. Gabrysia, ty tutaj nie siedź, tylko filmik montuj, bo co my będziemy jutro oglądać. Wolnowar gotuje też w niskiej temperaturze i zostają zachowane wszystkie witaminy. No dokładnie. Wszystko można w wolnowarze zrobić łącznie z ciastem, moi drodzy. Pozdrawiam naszego wodzireja tomiego 76, bo walczy z chorobą. Życzymy mu wszystkiego, mu, życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Oczywiście wszystkiego dobrego. Dzisiaj też mu pisałam Tomi wracaj do zdrowia. No, niestety zaczynamy chorować jesień pełną gębą, także wiecie, dni krótsze, mniej słonka. No i się zaczyna. U mnie w Pabie też niektórzy to przychodzą, tacy zasmarkani, że jak patrzę, to po prostu mnie to nie rusza, bo ja nie jestem, ja się nie boję tego, ale wiecie co, przychodzą ludzie naprawdę bardzo chorzy i barmani chorują, wszyscy są chorzy. Czy no nie powiem, że wszyscy, bo ja nie, ja w tej chwili nie jestem chora, ale, ale ludzie chorują bardzo. Co pijemy, panie i panowie? Ostatni order. Ja zawsze mówię u siebie klientom w soboty, bo w soboty jestem do zamknięcia. Last order, czyli ostatnie zamówienie. Proszę składać, i od ostatniego zamówienia czekamy tak z pół godziny. Do widzenia, wszystkich wyrzucamy, ale to nie jest tak, że wyrzucamy. Klienci wiedzą, że jak jest last order, to się szybko wypija. Ostatnie piwo, czy, czy ostatniego drinka i się wychodzi. Kulturalnie, bez żadnych problemów, bez żadnych, wiecie, wyrzucań i tak dalej, przepychanek. Wszystko idzie grzecznie. Wszyscy wiedzą. Także moi kochani ludzie, last order <todgłos> to mówiłam i ja profesjonalna barmanka dobra już o dziewiętnastej ciemno u nas a u nas jak ja się dzisiaj z wami połączyłam to mieliśmy dziewiętnastą ale zasłoniłam żaluzję jeszcze było jasno na to, że u nas jest godzina różnicy, to tak u nas koło dwudziestej jestem z doskoku, jesteście na słuchawce więc nie gniewajcie jeśli nie będę odpowiadała bułki robię znowu bułki pieczesz Gbrysiu nienawidzę Cię po prostu Ty wiesz, że ja mam być na keto i jestem przed detoksem i Ty mi w piątek o tej godzinie piszesz, że bułki pieczesz no i, no, no, no i róbcie tu detoks odchudzajcie się dbajcie o zdrowie Wszystkie chude glizdy nie odzywajcie się teraz, bo wy tego nie rozumiecie. Każdy, kto ma, kto ma problem z, z wagą, z tłuszczykiem, to wie, o czym ja mówię. Deszcz pada, to będzie nowy wysyp grzybów. No i ja mam nadzieję, że jeszcze pojedziemy. Kochani, 57 minut. Bardzo was proszę, kończymy żegnamy się, już w komentarzach się żegnamy, nie zaczynamy nowego tematu, bo ja, ja muszę iść z Baruśkiem na spacerek nakarmić futrzaki, jeszcze zrobić Janowi na, na rano jedzonko do pracy, bo Jan idzie rano do pracy także kończymy kochani kucharze, moja koleżanka kupiła sobie szybkowar i robiła bigosik na drugi dzień pyta, jak długo się w nim pichci Bigos, bo ona gotowała 6 godzin i nie jest pewna, czy już jest dobry. <grywia> Olunia, to zależy od tego, jak ustawisz wolnowar, ile masz kapusty i mięsa. No i co dla Ciebie oznacza gotowy bigos? Wiesz, to jest pojęcie względne. Bigos to bigos. To jest tak samo jak z naszym rosołem. W każdym domu bigos i rosół gotuje się inaczej. To jest pytanie względne, nie do, nie do odpowiedzenia. Poddaje się. Grzybki, grzybki uwielbiam. Dobry wieczór wszystkim. Cześć Dorcia, Dorotka. Witamy Belgię. U nas ciepło i tak ma być cały październik 20 stopni okolice Krakowa. Super! Yy, może być nowe wysyp grzybów, byle ciepło było i wilgotnie. No dokładnie. Byłam w zabrzu, cieplutko było. Ostatnio usłyszałam, że jak chcesz mieć płaski brzuch, to narysuj sobie pępek na plecach. <grym> No bardzo Ci dziękuję, kochana. Nie ma to jak wsparcie rodziny. A wiecie, co ja ostatnio widziałam? Takie fajne zdjęcie kota, takiego jak boczek, czyli, wiecie, półścioszek, który leży na plecach i, mówi, i, i chmurka taka z napisem: O, bateria się zaraz wyłączy, oszczędzanie baterii jest włączone. Kochani, kończymy, bo za chwilę się komputer wyłączy. I ten kot leży tak na tych plecach, i chmurka z napisem: Po co mi płaski brzuch, skoro mam płaskie plecy? I tym optymistycznym akcentem, za pięć minut kończymy live, ponieważ na dłużej pewnie komputer nie da rady pociągnąć i nam się wyłączy live i go nie zapiszemy. obiecałam kiedyś w loko świętej pamięci mamie, chyba nie było tak, o, o Kazachstanie to masz na myśli myślę, że jak się zrobi zimno, to sobie znowu będziemy robić takie poranne rozkminy tym bardziej, że ja teraz chodzę później do pracy znaczy no nie, nie na 6 czy siódmą rano zobaczymy, dajcie mi trochę czasu ja wam mówiłam, że to trochę czasu nie ja to ponagrywam Nagrywam coś, będzie, będą pogaduchy z kuchni, z sofy. To wiecie, to, to nadrobimy wszystko. O kurczę, przeskoczyły tak komentarze, ale wiecie co? Nie będziemy już czytać wszystkiego, bo tak jak mówiłam, komputer jest na, już, już się kończy bateria i to po prostu oznacza, że to jest 10 minut do wyłączenia kompletnego komputera. No, nie dam rady doczytać wszystkiego, a już widzę, że jest tyle jeszcze komentarzy. Nie damy rady, kochani, nie, bardzo mi przykro. Ewelinka, cześć kochana, Piotruś, ucałuj Igorka, kurczę, Anna Dem, no. tyle wszystkiego, tyle, tyle tych komentarzy, Rafał, Pozdrowiu, pozdrówka, słuchajcie, nie mała będzie na stawie, ale to będziecie mieć we vlogu, Bogdan, pan tata, cześć, cześć kochani moi, tak szybciutko przelatuję jeszcze, żeby skończyć, bo naprawdę się kończymy, kończymy się, dobra, jakkolwiek to zabrzmiało, sorry, bo teraz mam rozkojarzenie, jak zobaczyłam ile jest komentarzy, Halina Dziubek, cześć, kończymy moi drodzy, dlatego, że Muszę zapisać live. Nie chciałabym, żeby on poszedł weter. a jak mi się wyłączy komputer, tego nie zapiszę. A nie mam kabla, bo kabel jest przy stole. Dorota Pawłowska. Hej, hej. Cześć, kochana. Dobra. Cześć, Martusia. Po prostu vlog. Witaj, kochani, już kończymy. Zwrotnik. Ok, cześć, 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 cześć. cześć. Przelatujemy. Emi. Dobra. Bardzo Was przepraszam za ten, za ten spit teraz. Alicja Bagińska. Hej, kochana. <gryw> Już się renderuje, ale długi wyszedł i długo będzie się robił. To fajnie. Ja mam jutro od rana wolne: to będę kuchnię ogarniała i będę Gabry się oglądała. Krystyna Stala. Wszystkiego dobrego, kochana. Kacia Puchalska. Cześć, cześć, cześć. Już jedziemy w dół, patrzę, czy nie ma kogoś nowego, kogo nie widziałam. Moi drodzy kochani ludzie, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko. Grażynka z domu pod bocianem. Cześć kochana moja. Ojejkuś. Ale to jest jednak prawda, że jak się o kimś myśli, to się przyciąga. Ja dzisiaj myślałam, co się u Grażynki dzieje z Domu pod Bocianem. Obiecałam sobie, że zajrzę do Grażynki, do Adiego Brodacza, bo do nich dawno nie zaglądałam, a ich bardzo lubię. I zobaczcie, Grażynka się pokazała. Ściskam cię, kochana, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dobra, moi drodzy kochani ludzie, kończymy, dlatego że za chwilę mi się wyłączy bateria komputer i nie będzie live'a, nikt nie będzie mógł go obejrzeć. Ściskam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za wieczorowe pogaduchy. Coś w tym jest, bo też o Tobie myślałam. To jest ta energia, która jest bardzo pozytywna i która wpływa na nasze życie. To jest to, o czym ja wam cały czas mówię. Dobra, kochani moi ludzie, bo już któryś raz kończę. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się mocno, ściskam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jak zwykle wysyłam moc, moc energii z głębi serca. Do zobaczenia. Zapraszam Was jutro na vlog, na moje pogaduchy w niedzielę też będzie filmik. Zobaczcie, daję radę. <laughs> trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. <laughs>